to tak jak mówię, no to być idiotą, no tak naprawdę. On ogólnie jest idiotą, no tak jak mówię, wyzywa też Adamka. Żadna, brzydko mówiąc, frajerzyna nie będzie mi mówiła, mnie obrażała. Jego walki, no widziałem 3. I za każdym razem stał jak taka pizda. Mamy też drugą część rozmowy. Poprosiliśmy naszych widzów, żeby zadali ci kilka pytań, więc to jest taki wywiad widzów Koloseum. Okay. Kolega tutaj, operator, szanowny, znakomity dziennikarz też, ale dzisiaj pełni rolę operatora. Wybrał, wyselekcjonował, bo niestety było wiele, wiesz, jakich pytań, możesz się sam domyśleć. Więc wybraliśmy chyba około, ile tutaj, 10, więc lecimy. Pierwsze. Czy Kamil na konferencjach czuje się komfortowo? Tych fejmowskich. Ja powiem tak. Tak jak, no to na pewno jest coś innego dla mnie, ale tak jak mówię, ja jestem no tak z rodziny też takiej trochę patologicznej i ja się bym odnalazł tam, na pewno bym się odnalazł tam dużo, dużo lepiej w wieku tam 18 lat, bo myślę, że tam bym wręcz gwiazdą, bo bym wojował tam, wyzywał, cisnął, ale tak jak mówię, no sport nauczył mnie naprawdę dużo pokory i lepiej nieraz być cicho, niż za dużo powiedzieć. Czemu mówił, że może Ferrari ważyć ile chce, im większy, tym głośniej pada, a potem stawia jakieś warunki odnośnie wagi? Dlatego, że zadzwonił do mnie on sam, do mnie prosił do mnie o numer i zadzwonił i mówi, że no, ja to mówię, że płaką. No, dla mnie to w jakiś sposób no, jest płacz. No, jak można zadzwonić do drugiego chłopa i mówić, że słuchaj, ja nie lubię robić wagi. Gdy ja jestem sportowcem od 18 lat i od 18 lat zbijam wagę. I dla mnie to jest normalne. No i tak sam po prostu myślałem, że powiedziałem, że no, okej, no niech będzie, możesz tam ważyć ile tam chcesz. Ale jak sobie tak zacząłem myśleć, mówię, ty, no. Zacząłem widzieć jakieś tam wywiady i zaczął mnie tam po prostu obrażać. Leszczyk czy coś takiego. No mówię, no nie, no kurwa, pajaco. Co do mnie po prostu pajaca. Chcesz ze mną walczyć? To słuchaj, ja też muszę sobie postawić jakieś warunki i dałem mu jakieś tam warunki, tak? Dlaczego ja mam tak naprawdę iść na wszystko, tak jak chciałem w K1, nie w K1, a tylko MMA, no to tak nie mówię, no to ja tak samo do mnie doszło, że kurde, no ja muszę postawić też jakieś warunki. Skąd to ja jestem sportowcem, no to jest pseudosportowiec, tak to nazwę, tak? Więc, a uważa się za sportowca, bo tam gdzieś, nie wiem, ja nie obserwuję go, bo uważam, że no to nie jest gościu, którego mogę obserwować, ja mogę obserwować, nie wiem, prawdziwych sportowców, to nie wiem, Mameda, nie wiem, Materle, no to takich prawdziwych sportowców, bo od nich można brać jakiś tam przykład, ale nie z takiego cymbała tak naprawdę. Okej, lecimy dalej. Kolejne pytanie. Czemu bał się walczyć w Open z Ferrarim pomimo wcześniejszej deklaracji i czemu narzucił wagę 82 kg w dzień walki? Czy dla sportowca nie jest to ujma na honorze walczyć z osłabionym frikiem? Czy ten gościu, który to pisał, wie o tym, że ja boksuję 57 kg? Nie wiem, ale zapytamy pana Patryka. Jest tego świadom, że to jest jednak no, duża różnica wagowa. Ja idę do jego sportu, jakby szedł do mojego sportu, do boksu, to mógłbym nawet ważyć 100 kilo i ja wiem, że i tak bym go znokautował w pierwszej rundzie. Ale ja idę do innego sportu, ja uczę się tak naprawdę go niecały miesiąc, więc ja też mogę dawać jakieś warunki. Jeżeli tego ludzie nie rozumieją, no to przepraszam, to weź, przyjdź na trening, potrenuj i zobacz, co potrafisz i będziesz widział. Przyjdź do obojętnie jakiego sportowca, który trenuje boks czy MMA i sprawdź się. Okej. Następne pytanie. Czy naprawdę myślisz, że możesz wyjść w parterze spod gościa, który jest dużo cięższy i silniejszy od ciebie? Na nogach mu możesz próbować uciekać. Tylko czy przestawisz pozycję bokserską na pozycję do MMA? Myślę, że przestawię. Że to jest, tak jak mówię, to jest kwestia dyscypliny i podejścia, tak? A tak jak mówię, no ja sparuję to z chłopakami cały czas cięższymi teraz też do tej walki. I skoro jestem zdarza się, że jestem w parterze, mam bardzo malutki ring, oktagon, więc no jestem dość często na dole, ale wstaję, więc i są dużo ciężsi, więc tak jak mówię, no to jest tylko kwestia sprytu, podejścia i wiedzy tak naprawdę, którą mi przekazuje trener, które no ja, tak jak mówię, jestem taką osobą, która się szybko uczy, no i zobaczymy trzeciego. Okej. Okay. Następne pytanie. Czy jesteś przygotowany na to, że Ferrari może postawić wszystko na pierwszą rundę? A to niech stawia. No to ja zapraszam go. Niech stawia. Z tego, co widzę, to raczej on w pierwszej rundzie, to on, jego walki no, widziałem 3. I za każdym razem stał jak taka pizda, zamiast atakować, czy cokolwiek robić. No. Nie wiem, na co czekał. Na zbawienie? Nie wiem, na co tak naprawdę. No. Ja na pewno nie będę stał i na pewno nie będę czekał na niego.
Ja mam już swój jakiś na pewno plan. Jeżeli on będzie uciekał, no to ja go zaproszę do siebie. Poczekam na niego. Jeżeli będę... No raczej nie będę uciekał, no bo... Nie czuję potrzeby uciekania przed tym gościem, więc tak jak mówię, wiem, że mam świetne nogi, szybkie nogi i na pewno to będę moim atutem, ale tak jak mówię, zapraszam go do tańca. Okej, okay, lecimy dalej. Mam pytanie, czemu nie walczy za granicą o Mistrzostwo Świata? Zapytać proszę mojego promotora. Okej, okay. Co przygotowałeś w razie, jakby Ferrari wjeżdżał w nogi? Obrony. Cześć Kamil, czy ci nie wstyd? Czy warto było dla paru złotych stracić to, na co pracowałeś całe życie? Wstyd to można byłoby, może by byłoby by mi jakbym kradł i nagle wpadł, a nie tak naprawdę. Ja idę do innego sportu, ja jestem tego świadom, że to jest dla mnie co innego. Mam mało czasu na naprawdę przygotowanie. Jakbym miał trener mój mówi, jakbym miał 3 miesiące, można byłoby go robić w parterze. Ja nie ukrywam, że gdzieś tam będę szukał tego, bo ja tak nie mówię, ja jestem ambitnym chłopakiem, który... Lubi się bić, tak naprawdę. Od dziecka się lubiłem bić i będzie możliwość go złapania gdzieś na parterze i uduszenia. No to go uduszę. Na pewno spróbuję, chociaż tak jak mówię. Trener mówi mi, że jestem świetnym stójkowiczem, że mam świetne ręce i mimo, że jestem małą wagą, to naprawdę mocno kopię. Więc ja zamierzam się po prostu dobrze bawić. Okej. Okay. Czy Ferrari to będzie twój najlepszy przeciwnik i najcięższe wyzwanie w twojej karierze? Pan Adrian. Czy pan Adrian się pomylił z na głowy? Bo ja nie wiem, no dla mnie to jest, no, to jest freak, to nie jest sportowiec, no tak jak mówię, no, niech on wejdzie do takiego Tevina Farmera, niech wejdzie do Diaza. Zostaje nokautowany, myślę, że w pierwszych rundach, no tak jak mówię, no w boksie to ja chciałem z nim walczyć w boksie. Nie. Chciałem w K1, nie, tylko MMA. No tak jak mówię, no to tylko mówię, jakie on ma jaja, no jaja to mu ucięli chyba przy porodzie. Okej. Okay. Czy będzie to jednorazowa walka Fame, czy planujesz stoczyć więcej walk? No ciężko mi powiedzieć. Na pewno jakbym przegrał, to mam wpisany tam rewanż. Więc jakbym... K1, tak? K1, więc dla mnie to będzie dobra zabawa na pewno, tak jak mówię. Wiem o tym, że ja zrobię wszystko, co w mojej mocy. Wiem, że to jest inny sport, inna ten i dyscyplina. Ja zrobię wszystko tak naprawdę, co w mojej mocy, żeby tę walkę wygrać, tak? A czy później mu dam rewanż? No to zobaczymy. Okej. Okay. Czy zdajesz sobie sprawę, że przegrywając tę walkę, Ferrariemu tak wybije ego, że odpali sobie tę walkę na zapętleniu w telefonie, przyklei go sobie do czoła i będzie każdemu mówił i pokazywał, jak to nie pokonał zawodowca? No to będzie debilem, tak szczerze mówiąc. No, tak jak mówię, no, jakby walczył z zawodnikiem MMA, i by wygrał z zawodnikiem MMA, to może jego ego się mogłoby podnieść. Ale ja nie jestem zawodnikiem MMA, ja jestem mięściarzem. Ja całe życie trenuję boks. Więc jeżeli on będzie podniecał się z tego, że wygrał, dajmy na to, o ile mu się uda wygrać tak naprawdę ze mną, z pięściarzem, no to tak jak mówię, no to będzie idiotą, no tak naprawdę. On ogólnie jest idiotą, no tak jak mówię, wyzywa też Adamka i on wszystkich, on mówi, że jest lepszym pięściarzem niż ja, no tak jak mówię, no to jest, to dlaczego nie wyszedł w tym boksie? Jeżeli taki jest mocny i taki dobry. Czy on w ogóle ciosu nie mi zadawać? Myślę, że moja kobieta lepiej bije. No jak mam być szczery, no. Okej, okay, jest kolejne pytanie. Będzie face to face z Ferrarim? Chodzi pewnie o ten program taki w studio. No będzie. No nie ukrywam, że to jest dla mnie męczące, bo te wszystkie całe wyjazdy, niewyjazdy, no bo tak nie mówię, zamiast trenować, skupić się na treningu, to cały czas mam jakieś wywiady, cały czas mam coś. No tak nie mówię, no jestem pięściarzem. Jakbym walczył z nim w boksie, to myślę, że mógł nie trenować i wiem, że bym go zlał. No ale tak jak mówię, no tu ja chcę się przygotować jak najlepiej, bo to nie jest moja dyscyplina, tak jak mówię, no więc ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, no żeby go zlać i żeby go ośmieszyć wręcz, że no 57 kilo, okej, dobra, teraz 68, bo troszeczkę przytyłem, nawet dużo, pierwsze, no tak jak mówię, od 12 lat na świętach zawsze sobie mówiłem tego nie, a teraz jadłem jak taki śmietnik. Okej, okay, kolejne pytanie. Czy podjąłbyś rękawice z Don Cassio w boksie lub Najmanem? W boksie? Z Najmanem? Z nim to z wielką chęcią, bo to jest gość, który no myślę, że w jakiś sposób wykształtował to, co tu się dzieje tak naprawdę na dzisiejszym świecie. Ojciec założyciel. Ojciec dosłownie. Ale dla mnie to jest taki cyrkowiec, ja tego gościa w ogóle nie szanuję, nigdy go nie będę szanował. To jest pseudosportowiec, jak on mówi, dla mnie to jest obraza, że on mówi, że on jest pięściarzem. Naprawdę, to jest obraza. Okej, okay. Jak zniesiesz hejt po przegranej? Pan Robert pyta. Hejt po przegranej?
Nie wiem, co mam myśleć, szczerze mówiąc. Ogólnie no nie zakładam czegoś takiego jak przegrana, to jest jedno. A szczerze mówiąc, hejt to mam, że jak to moja kobieta powiedziała, że to jestem ogólnie urodzoną gwiazdą, bo ja mam szczerze mówiąc wyjebane na to, że ktoś do mnie coś tam mówi. Czasami odpisuję, po prostu tak odpisuję, bo mi się śmiać kojarzy, bo widzę cymbał, która pisze, nigdy w życiu nie trenował, a on się wypowiada. Nigdy na sali pewnie nie było, a on się wypowiada. Tak najlepiej jest mówić ludziom, którzy nigdy niczego nie robili, siedzą przed telewizorem i klikają, albo czy tam przed komputerem i klikają. Najlepiej jest oceniać, mówić co i jak, mówić, że to jest złe, to jest tamto. Przyjdź na salę, pokaż. Okej. Okay. Dlaczego twoja współpraca zakończyła się z panem Wasilewskim i z tego, co on mówi, to z twojej strony były problemy, kontuzje, zapalenie płuc dwa razy? Aj, powiem szczerze tak, nie chcę mi się nawet już do tego wracać. Można powiedzieć tylko tego, przez 3 lata stoczyłem 3 walki. A ja w roku powinienem robić 3 walki. I tylko tak to zostawię, no co ja mam mówić, no. Kontuzje mogą mieć, okej, nie będzie, przez cały rok miałem kontuzję. To powinienem chociaż to skoczyć 6 walk. No ale tak jak mówię, no, boks to jest polityka. Ja nie będę tutaj, ja tak jak mówię, to jest, idzie w moją niepamięć już. Pan Andrzej Wasilewski, ja wiem, że to jest jeden z najlepszych promotorów w Polsce, bo jest. Ale tak jak mówię, no, miał swoją możliwość i szansę, że byłem drugi w federacji w UBO. Miał możliwość, żeby coś zrobić ze mną, nic nie zrobił. Jak nie wiadomo, co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze, więc... No ja jestem tego świadom, dlaczego tak było, a nie inaczej. Wiem dlaczego, ale tak jak mówię, no, zostawię to już dla siebie. Chociaż i tak już dużo, i tak dużo bardzo powiedziałem. Jakiś na pewno żal mam do pana Andrzeja Wasilewskiego, bo mam w jakiś sposób, no bo będąc w drugiej federacji WBO, gdzie odszedłem od pana Mariusza Kołodzieja, dostał gotowy produkt, a tak naprawdę go brzydko spierdolił. Okej. Okay. Dlaczego Kamil daje się wyprowadzić z równowagi w słownych potyczkach z Fiatem Punto? Ale ja nie daję się wyprowadzić z równowagi. To, że ja mu odpowiadam i mu ten, po prostu, no, tak jak mówię, ja jestem z rodziny patologicznej, zarazem, brzydko mówiąc, frajerzyna nie będzie mi mówiła, mnie obrażała. I tak już mnie obraził kilka razy, pierwszy. Ja jedynie co to tak nie mówię, no, raz powiedziałem, chyba napisałem, że no pierwszym tym napisałem po prostu, że to jest, że kolejny debil, czy coś w tym stylu takiego napisałem. Powiedziałem po prostu prawdę, większość ludzi to o tym, to wie, że to jest zwykły debil, więc no, dzieci może będą mnie hejtować, będą mówili, że jestem taki, siaki, owaki, że jestem najgorszy, no ale tak naprawdę wiecie, gdzie to mam? Głęboko w dupie, tak to powiem. Okej, okay, ostatnie pytanie. Znów pojawia się wstyd, pan Rumcajs pyta, albo pani Rumcajs, nie wstyd ci walczyć na gali frykowej? Kurde, czy mi nie wstyd? Kurde, tak jak mówię, no wstyd to kto krazi wpaść, tak to powiem. Idę tam ze względu, tak jak mówię, no dzisiejszy świat zwariował, bo to dla mnie zwariował. Jest bardziej opłacalne walczenie w fejmie niż, tak jak mówię, no, niż u mnie w boksie, gdzie całe życie ciężko trenuję, żeby coś osiągnąć. Zdobywałem co roku mistrza Polski, brązowy medal na mistrzostwa Europy. Mam młodzieżowego mistrza świata w zawodowstwie. No ale tak jak mówię, no to jest polityka. Idę tam ze względu, bo powiększa mi się rodzina, idę tam ze względu, tak jak mówię, dla pieniędzy. Idę też ze względu na to, że dzięki temu, że tam idę, więcej ludzi mnie obserwuje i będzie mi łatwiej dostać walkę o tytuł. I jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to musi być debilem. Super, dziękuję ci bardzo za poświęcony czas. Życzę dobrej zabawy, jak to sam ująłeś, 3 lutego. No i mam nadzieję, że potem już widzimy się w ringu gdzieś przy jakiejś fajnej walce. Na pewno się widzimy w ringu. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.